Hubert Urbański w swojej dotychczasowej karierze miał okazję przeżyć spektakularne wzloty i bolesne upadki. W czasach, gdy uchodził za jedną z najjaśniejszych gwiazd TVN, u o jego garzach krążyły wówczas legendy. Media spekulowały, że zaprowadzenie jednego odcinka pierwszych edycji Tańca z Gwiazdami mógł otrzymywać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Podobno wtedy właśnie przeszarżował. W show biznesie krążyła plotka. Jakoby Urbański poczuł się tak wielką gwiazdą, że uwierzył w to, że TVN zapłaci mu każdą kwotę, której zażąda. Negocjując swój udział w sześć edycji tańca z gwiazdami, zażyczył sobie ponoć 50 tysięcy złotych za odcinek. Ostatnio Urbański postanowił zabrać głos w sprawie miejskich legend na temat jego zarobków. Jak ujawnił, kwoty. Które otrzymuje na przykład zaprowadzenie gali, mogą szokować, jak ujawnił w rozmowie z Super Ekspresem, zalicza się już do milionerów. Mogę tak o sobie powiedzieć: oczywiście, że tak. Mam to szczęście, że dobrze zarabiałem, że zarobiłem dużo pieniędzy w życiu, i mam nadzieję, że nie powiedziałem ostatniego słowa jeszcze. Zgadza się, Po poprowadzenie eventu waha się od 15 do 20 tysięcy złotych. Rzeczywiście, jeżeli to przeliczyć na roboczo godzinę. To są to szokujące stawki. To jest przywilej użyczenia wizerunku. U Huberta z tym akurat bywało różnie. Po rozstaniu z tefawem, M. przylgnęła do niego opinia osoby o wygórowanych wymaganiach finansowych. Życie prywatne urbańskiego także obfitowało w nieoczekiwane zwroty akcji. W 2009 roku poślubił Julię Chmielnik, córkę nieżyjącego Jacka Chmielnika, ulubionego aktora Juliusza Machulskiego. Trzy miesiące wcześniej narzeczona urodziła mu córkę. Niestety, ich szczęście nie okazało się trwałe. Po rozstaniu Hubert zaczął rozpowiadać, że żona rzuciła go dla bogatszego i udzielił Newsweekowi poruszającego wywiadu, w którym czule porównał żonę do Hannibala Letztera. Potem okazało się, że zostawił ją z córkami prawie bez środków do życia, mieszkającą kątem w małym mieszkanku, należącym do matki. Mimo to Julia nie komentowała zarzutów ze strony byłego męża. Dopiero pół roku po jego słynnym wywiadzie ujawniła, że u niej już wszystko dobrze. Do TVN, u Urbański wrócił dopiero w 2016 roku. Odegrał wtedy kluczową rolę w reaktywowanym po 14 latach przerwy agencie. Z czasem powrócił do prowadzenia flagowych programów stacji. Jak szacuje Super Express, za jeden sezon milionerów może otrzymywać nawet 250 tysięcy złotych. Jak ujawnił Urbański, już nie szaleje ze stawkami. Wręcz przeciwnie, wykazuje w tym względzie daleko idącą powściągliwość, po pandemii nie podniosłem swoich stawek i wydaje mi się, że dobrze zrobiłem, bo ja mam dobrą stawkę od wielu lat i się jej trzymam i to procentuje. Dużo pracuję i mam dużo propozycji pracy. Zobacz też, Hubert Urbański zaliczył wpadkę. Przez ten błąd uczestniczka milionerów natychmiastowo opuściła program Hubert Urbański nie ukrywa, że jest fatalnym aktorem. Nie ma nawet dyplomu milionerzy. To już czwarta główna wygrana. Jak brzmiały pytania za milion złotych?